Cześć, Lech Lipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku potwierdzonych transferów. Oczywiście zimowe okienko już zaczyna się rozpędzać, nabiera rozpędu, nabiera rumieńców, coraz większe plotki, coraz większe tutaj doniesienia transferowe się pojawiają oraz coraz większe transakcje dochodzą do skutku. Jeżeli ta seria Wam się podoba i chcecie, żeby się ta seria regularnie pojawiała na kanale, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, a my rozpoczynamy ten odcinek. Zaczynamy od transferu Kiliana Sheridana, który oczywiście na początku rozwiązał kontrakt z Jagiellonią, a potem na wolnym transferze trafił do Wellington Phoenix. To jest drużyna z Nowej Zelandii, która jednak występuje w A-League, czyli w lidze australijskiej. Swoją drogą transfer nie tyle ciekawy, że jeżeli chodzi o to, że Sheridan grał w Polsce, ale zobaczcie, jak irlandzki prosty chłop potrafi sobie rozłożyć karierę. Rozpoczął w Celticu, tam się nie do końca przebił, ale to nie skreśliło jego marzeń o dobrej karierze. No może nie osiągnął zbyt wiele pod kątem prestiżu, ale jeżeli chodzi o komfort życia, jeżeli chodzi o zwiedzanie świata, to naprawdę mu się udało, bo był w Sofii, w Bułgarii, wiadomo, w Bułgarii wiele osób też się tam udaje na wakacje, potem kilka lat na Cyprze, Apoel, występy w Lidze Mistrzów przeciwko Messiemu, przeciwko najlepszym piłkarzom Europy, potem Omonia, potem oczywiście te dwa lata w Jagiellonii, ale też kolejny kraj zaliczony, no i teraz Nowa Zelandia, Australia, też ciepłe klimaty, no niekoniecznie tam w parze idzie jakaś super klasa sportowa, no owszem, jest dobrym piłkarzem, ale trzeba przyznać, że było wielu lepszych piłkarzy, którzy jednak aż takiej bogatej kariery pod kątem zwiedzonych krajów nie mają. Teraz czas na transfer Nikola Isimata Mirina. To jest zawodnik, który w PSV jako specjalnie nie mógł liczyć na granie, nie grał zbyt wiele, był takim zawodnikiem trochę z bocznego toru. No i znalazł teraz nowe zatrudnienie za niewielkie pieniądze, 350 tysięcy, trafił do Besiktaszu, który oczywiście ma problemy finansowe. Odszedł Pepe, trzeba szukać tańszych rozwiązań, no i właśnie Isimata Mirin jest takim tańszym rozwiązaniem na środek obrony. Następnym naszym tutaj zawodnikiem na naszej liście jest Salvador Agra, który trafił oczywiście do Legii Warszawa. Też przy okazji trzeba wspomnieć, że Legia zatrudniła innego Portugalczyka, też Rocha bodajże, lewy obrońca. Z Grecji trafił do Legii, ale tutaj Agra jest takim zawodnikiem ważniejszym, bo oczywiście on ma kartę FIFA, mogę go zaprezentować. On oficjalnie trafia z Benfiki, no ale był wypożyczony do różnych klubów. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że takie dobre czasy miał, ale dawno temu i od jakiegoś czasu ciężko mu idzie to szukanie formy. Zobaczymy, czy znajdzie tę formę w stolicy Polski. Teraz przenosimy się do klimatów bardziej ekskluzywnych, bo zmieniamy Warszawę na Monako. Monako, do którego trafił bardzo, bardzo doświadczony środkowy obrońca, no praktycznie już taka mała legenda Bundesligi, czyli Naldo. Trafił tam, no bo oczywiście Monako ma ogromne problemy w tym sezonie, walczy o utrzymanie, to jest dosyć niespotykana sytuacja w ostatnich latach, no i potrzebują doświadczonych zawodników. Mówi się też o transferze Fabregasa, mówi się o transferze Pepe, czyli widzą tam, że potrzebują doświadczenia, zobaczymy. Naldo na pewno z Kamilem Glikiem, jak się ogarną, będą mogli stanowić jedną z lepszych defensyw i być może to zapewni spokojne utrzymanie ekipie Thierry'ego Henry. Następnym naszym zawodnikiem na liście jest Kasper Denore, na którego temat nie mogę zbyt wiele powiedzieć. To jest transfer wewnątrz Ligi Belgijskiej. Zawodnik przechodzi z Saint-Truiden do Genku. No oczywiście to jest jeden z tych talentów, które zmieniają klub, więc to jest tylko tyle warte odnotowania. Następny na naszej liście jest Manuel da Costa i tutaj można już cokolwiek powiedzieć na ten temat, gdyż Manuel da Costa trafia do Al-Ittihad. Oczywiście to jest ta drużyna z Arabii Saudyjskiej, o której się mówiło pod kątem odejścia Iwana Runi z Jagiellonii. No i teraz wygląda to dosyć groteskowo, bo trafia tam inny środkowy obrońca, który jest o wiele starszy od niego. No i trafia nie za 1,5 miliona, jak tam się mówiło w kwestii transferu Runi, a za o wiele, wiele więcej. Jest to zawodnik doświadczony, z doświadczeniem w lidze tureckiej. I to na pewno może pomóc ekipie Bilicia. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to nie ostatni transfer do tego klubu w tym odcinku. Teraz trochę skandynawskiego polotu. Transfer z Solny do Krasnodaru. A jego tutaj bohaterem jest Christopher Olsson, który za 4,9 miliona euro zmienia klub. Jak widzicie, dosyć przyzwoity środkowy pomocnik ze Szwecji. No ale tak jak w przypadku tego Belga poprzedniego, nie mogę zbyt wiele powiedzieć na temat tego piłkarza. Następnym zawodnikiem dzisiaj na naszej liście jest Gary Rodriguez, i to jest właśnie ten zawodnik, o którym mówiłem, też kolejny zawodnik do
Al-Ittihad. Zawodnik, który w poprzednim sezonie naprawdę zagrał bardzo dobry sezon dla Galatasaray, ale ten Galatasaray też jakoś wybitnie w tym sezonie sobie nie radzi. Ale Rodriguez szuka nowego otoczenia i znajdzie nowych kolegów Al-Ittihad. To jest jeden z rekordowych transferów tego klubu, bo wydali za byłego zawodnika Galaty aż 9 milionów, czyli naprawdę to nie są frytki. Następny na naszej liście jest już zawodnik, który kosztował Villarreal 10 milionów. Jest to Vicente Iborra, który przychodzi z ekipy Leicester City ponownie do La Liga. Oczywiście Iborra to już jest doświadczony środkowy pomocnik, który ma za sobą mnóstwo spotkań w lidze hiszpańskiej. Wraca tam po nieudanym pobycie w Anglii. Swoją drogą szkoda, bo naprawdę taki zawodnik przydałby się Leicester. Wydawałoby się, że ten zawodnik będzie naprawdę kluczowym w środku pola Leicester. Tak się nie stało, trudno. Wraca do swojej ligi, zobaczymy, czy tam powróci do swojej dawnej formy. Kolejnym Hiszpanem na naszej liście jest Brahim Diaz, z kolei już zupełnie inna tutaj kategoria wiekowa, bo to nie jest zawodnik bardzo doświadczony, to bardzo młody zawodnik, który paradoksalnie szukając czasu gry, szukając minut na boisku, przechodzi z Manchesteru City do Realu Madryt. Real Madryt oczywiście wiemy w jakim stanie teraz jest. Może to nie jest jakaś zła kondycja finansowa, zła kondycja sportowa, ale tam jest ogromny kryzys, więc po prostu szukają jakichkolwiek dobrych rozwiązań. No, poza tym Brahim Diaz to jest bardzo duża inwestycja na przyszłość. Być może Realowi wyjdzie drugi Jadon Sancho, no ale z tego co słyszałem, Manchester City ma konkretne klauzule transferowe zapisane przy tym chłopaku. Jeżeli dobrze czytałem, to nawet jest taka specjalna klauzula, że jeżeli by przyszedł do Manchester United, to połowa kasy, albo mniej niż połowa, niewiele, trafia do Manchester City. Także to tyle, jeżeli chodzi o te ciekawostki do tego transferu. Następny na naszej liście jest Dominik Solanke. To jest w ogóle jakiś hit transferowy, bo zawodnik, który zagrał w Anglii no kilkadziesiąt meczów, jakieś tam ogony, strzelił jedną bramkę dla Liverpoolu, przechodzi za ponad 20 milionów euro do Bournemouth i jeszcze tam są klauzule, które te kwoty mogą spokojnie zwiększyć do tak do około 23-24 milionów, także to spokojnie może wynosić więcej. To taki absurd angielskiej piłki, bo wiadomo, jeżeli się kupuje młodego zawodnika z wychowanego w Anglii, no to ten paragon dostaje dodatkowe funty na tym na rachunku. Oczywiście Solanke to wciąż duży talent, MVP mistrzostw U20, więc na pewno stać go na wiele, no ale oczywiście w Liverpoolu nie miał szans, bo był czwartym albo piątym z kolei wyborem na pozycji numer 9. No i na koniec zawodnik, który już wcześniej został potwierdzony, ale ja go nie przedstawiłem w moim filmie, to z prostego powodu, bo nie miał karty FIFA, więc generalnie nie widziałem do końca jak go zobrazować, ale wielu tutaj się użytkowników pytało, dlaczego go nie uwzględniłem. No i teraz stwierdziłem, że okej, no to przygotuję po swojemu kartę, zresztą on i tak zostanie dodany do FIFA, więc prędzej czy później go zobaczymy. Taka jest moja wersja karty, nie wiem czy to jest trafna opcję czy też nie, no ale Lucas Paqueta zamienia Brazylię, ciepłą Brazylię, wychodzi ze swojego domu i trafia do Milanu. No tam mówiło się o kilku klubach, ale to Milan wygrał tę loterię, no i zapłacił za Brazylijczyka 35 milionów euro. Zobaczymy jak to będzie, bo to naprawdę bardzo ciekawy talent. Trzeba na niego zwrócić uwagę, bo nieprzypadkowo biły się o niego naprawdę bardzo mocne kluby, bo zauważyły, że ten chłopak naprawdę ma coś w sobie. Ale czy rzeczywiście coś ma, no bo nie oszukujmy się, był w Barcelonie taki Kaylison, też podobnie odchodził jak Paqueta, też podobnie tam wymiatał w lidze brazylijskiej, ale potem wiemy jak to się skończyło. Zobaczymy jak to będzie w przypadku Paquety. No cóż, na dzisiejszy odcinek to było na tyle, zapraszam na kolejne odcinki potwierdzonych transferów. No mam nadzieję, że te transfery w tym tygodniu, w następnym tygodniu naprawdę przybiorą na tempie, bo kluby będą panicznie kupowały zawodników, którzy będą mogli im pomóc, czy to nie wiem, w utrzymaniu się w lidze, czy w pomocy w walce o jakieś miejsce czołowe. Zobaczymy, na pewno kluby będą musiały bardzo mocno pomyśleć, zobaczymy co tam wymyślą. A teraz to było na tyle, lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.